To miasto jest mi znane od wielu, wielu lat. Dość często tutaj bywałem, mogę powiedzieć. Ziemia Perplińska jest takim dla mnie symbolem trwania w najgorszych czasach, można powiedzieć. I to słynne kolegium Marianum i gazeta, która wychodziła tutaj przez lata do 1939 roku, gdzie zawsze walczyliśmy o polskość, jest swojego rodzaju też zobowiązaniem. Jest dla mnie takim też, takie miejsca jak Perpiń są zobowiązaniem na przyszłość. Historyczna wizyta, bo o ile mnie pamięć nie myli, to urzędującego premiera pierwsza wizyta w Perplinie i pewnie taka ważna, dlatego że pan premier oczywiście rysując program na rozwiązanie problemów ogólnopolskich bardzo często przywoływał Perplin, miasto i gminę Kociewie, powiat tczewski i to świadczy o tym, że pan premier czuje Polskę powiatową, czuje te małe ojczyzny. Dzisiaj jego wizyta jest w jakimś stopniu zwieńczeniem naszej pracy, ale też i ogromnym handicapem na przyszłość, ogromnym zastrzykiem dobrej energii, za co bardzo dziękuję, za tą pełną salę, uśmiechnięte buzie, radość, no i emanującą ze wszystkich energię. Tego rodzaju spotkania bardzo ładują akumulatory nam wszystkim i tym, którzy w jakiś sposób sprawując funkcje publiczne biorą na siebie odpowiedzialność, jak i społeczeństwu, które no, przekonuje się, że Polska idzie w dobrym kierunku i że powierzają władzę w dobre ręce, w ręce ludzi, którzy ich nie zawiodą. Mam wrażenie, że atmosfera na sali nie tylko była gorąca, bo pogoda, ale też gorąca dlatego, że widownia myślę, że bardzo dobrze odbierała wszystkie zapowiedzi i wszystkie informacje, które pan premier przekazywał. Myślę, że te spotkania są bardzo potrzebne, że tutaj widać ten bezpośredni kontakt i pełne zrozumienie. Pan premier dzisiaj bardzo jasno wyraził, czy wyjaśnił bardzo dużo kwestii takich, którymi żyjemy, które są dla nas ważne i które wpływają bezpośrednio na nasze życie. Staramy się lata zaniedbań w różnych dziedzinach jak najszybciej kompensować, jak najszybciej budować nowe rozwiązania, jak najszybciej wyrównywać właśnie szanse i tworzyć taki system gospodarczy, naczyń połączonych, który będzie dla wszystkich ludzi możliwie tworzył jak największe szanse, jak najlepsze szanse.